mic tutaj włączymy. OK. Cześć, siema. Cześć, siema. Tak, nie ma problemu, możemy tak wejść. Słuchajcie, goście OX.pl. To może jak no, tak właśnie, zaczęliście... Jacku, to jest twoja wina, że drugi raz nagrywamy, bo ty się z nami przywitałeś jako... Dzień dobry? Dzień dobry chyba. Coś takiego, witam. Tak poważnie. I wiesz, dlatego my tacy zestresowani od razu jesteśmy później. Dobrze, słuchajcie, to nie bądźcie zestresowani. Nie bądźcie stresowani. Cześć, przedstawcie się. Może tak, Marek, przedstaw swojego gościa w takim układzie. To jest Stasiu Momot. Tak, jest czyli Stanisław, nie Stanisław. Dobra. Nie, broń Boże, Stachu. Bo ostatnio mi powiedział, Stachu, do mnie nie mów, nie? Dobra, czyli Staszek Momot i Marek Mitręga, zgadza się? Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, co to za nowy projekt? Bo tak weszliście zupełnie nietypowo w nową jakąś taką działkę muzyczną, albo Marek, ty wiesz, w jakąś nową wszedłeś. DJ-ską trochę. Nową, starą, bo kiedyś właśnie moja miłość do muzyki rozpoczęła się od muzyki elektronicznej. Później zboczyłem troszeczkę w inną stronę, bardziej taką akustyczną, instrumentalną. No a tutaj zostałem pobudzony do działania, że tak powiem, przez Stasia, żeby coś działać. I on właśnie bardzo chciał zawsze stworzyć jakiś swój utwór. Jak spotkaliśmy się pierwszy raz rok temu, po 15 latach w ogóle jest zupełnie niespodziewanie, to mi ja mówię, fajnie by zrobić, wiesz, jakiś projekt razem, nie? Ale mówię, musimy się nastawić na to, żeby wychodzić do ludzi, grać, wiesz, na żywo, nie? On mówi, nie, musimy pierw zrobić numer, nie? Ja nie wiedziałem w tym sensu tak naprawdę, bo ja sam dużo numerów ostatnio wypuściłem i to jest, wiesz, tam 20 oglądnięć, jak już masz 1000 po pół roku, to jest fajnie, nie? I mówię, po co będziemy to nagrywać, trzeba coś na live'ie robić, nie? No i stąd ten nowy projekt. A jak wy się w ogóle poznaliście? No, jesteśmy z jednego bloku. Wiesz, my mieszkaliśmy właśnie za Łebków. Nie? Dokładnie. Spotykaliśmy się praktycznie na co dzień, więc no. Stasiu tak był głównym krytykiem moich utworów. Zawsze słuchał i mi mówi, czy jest dobrze, czy jest źle. Aha. Dokładnie. Okay. Podbij basu, zejdź w tonu, popraw wokal. I tak było właśnie w przypadku naszego utworu, właśnie Stasiu tak oszlifował ten diament, który gdzieś tam po trochu też stworzyłem, bo bazuje on na moim jakimś tam utworze starym. Przesłuchiwaliśmy go razem w domu, puszczałem mu moje kawałki, mówiąc, z czego byś widział, że tu coś się da zrobić, nie? No i wyłapał ten jeden i siedliśmy do niego. Jak się nazywa? Chyba Rims, jakieś takie dziwna nazwa. W każdym razie zaczęliśmy to robić jednego wieczoru, praktycznie powstał cały zarys tego utworu. No i cały proces, tak jak żeśmy ci mówili przed w ogóle złączeniem mikrofonu, trwał od pomysłu do stworzenia klipu minęło dosłownie z 2 tygodnie, nie? Także bardzo szybko, żeśmy to wszystko zrobili. Okej, okay, mówisz o My Love, o tym utworze. Tak, dokładnie. A jak nazywa się wasz projekt teraz? To jest coś tam po angielsku i Marunia. Tak, dokładnie. Stan, bo on jest Stan, pokaż tę czapkę. Okej. Tak się nazywał jako DJ? Tak, Stan Marunia. A Marunia, bo mówią tak na mnie, wiesz, Marunia. Zdrabniają troszeczkę, tak. A dlaczego powstał taki bardzo wakacyjny, w sumie optymistyczny, z taką pozytywną nutą numer? Co wam przyświecało? No to tak jak już mówiliśmy, bo żeby wszyscy wiedzieli, co jest nasze drugie podejście, ale myślę, że teraz bardziej to przedstawimy merytorycznie. Chodziło o to, że jakby mieliśmy dużo problemów w swoim życiu emocjonalnych i przypadkowo tak naprawdę, żeśmy się spotkali razem po tych 15 latach, nie wiadomo skąd, po prostu spotkaliśmy się, okazało się, że on ma jakieś problemy, że ja mam jakieś problemy u siebie. I wyciągnęliśmy się nawzajem tak naprawdę z tego dołka, nie? I chcemy przekazać tym utworem to, że najważniejsza jest miłość w życiu, nie? Że miłość nie tylko tam, wiesz, do żony czy coś, ale masz człowieka, kolegę sprzed w ogóle 20 lat, który może ci pomóc, nie? Może ci pomóc podnieść się z powrotem na nogi. I taką nadzieję chcemy chyba dać troszeczkę tym utworem ludziom żeby przekazać im tak, że najważniejsza w życiu, wiesz, nie są jakieś tam pieniądze czy coś, ale miłość, nie? Miłość jest najważniejsza w życiu, a miłością jest to, co jest tam pokazane, nie?
To jest to, co dostaliśmy z miłości od tej siły wyższej, która nas stworzyła, nie? Taki piękny świat i każdy mógłby mieć taki świat, ale ludzie tego nie chcą, nie? Więc my mówimy, ludzie, popatrzcie się, jaki macie raj na tej ziemi, nie? Kochajcie się, a wszyscy będziecie w takim raju żyli, nie? Prędzej czy później. No niezłe przesłanie. Marek, to znaczy, że siła wyższa, czyli Bóg, tak? To chcecie zaakcentować. Tak, dokładnie. I powiem ci, że nie wstydzimy się tego powiedzieć jakoś. Mm. Chociaż parę lat temu jeszcze powiedzenie, wiesz, że wierzysz w Boga, to było coś trudnego, nie? I myślę, że dalej jest to bardzo trudne dla wielu ludzi, żeby powiedzieć publicznie, ja wierzę w Boga, nie? Bo ja się tak czułem, że jak tak coś powiem, to będę się czuł taki, wiesz... Że ktoś cię wyśmieje, tak? Taki wyśmiany, taki odrzucony, nie? Bo czuję się teraz, że w takim świecie żyję, nie? A to się stało parę lat temu, z 3 lata, gdzie zostałem tak przebudzony i wiem, że wszystko, co się dzieje w moim życiu dobrego, to jest za sprawą Boga, bo ja to czuję, nie? Mhm. I to, co się wydarzyło tutaj, że myśmy się spotkali, że utwór powstał w 2 tygodnie, że teledysk powstał po prostu w parę dni z darmowych klipów, bo mówiłem mu wcześniej, że zrobimy tylko zdjęcie na YouTube'a, wrzucimy i ten... Puścimy muzykę, a powstał fajny klip, nie? Sam widziałeś. Tak, bardzo wakacyjny. Myślę, że będzie... Wiesz co, czekaj, ja muszę podłączyć ładowarkę do komputera, gadajcie. Dobrze, to spokojnie. To Staszek, nie wiem, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, bo Marek wspomniał o jakichś problemach, o tym, że że nastrój ogólnie no, nie był zbyt dobry. Czy ty też miałeś podobne odczucia? To znaczy, to też jakoś ten utwór, czy twoja muzyka narodziła się z jakichś, nie wiem, smutków, nazwę to tak trochę trywialnie? Znaczy myślę, że każdy z nas w życiu przeżył coś niemiłego, coś przykrego, coś drażniącego i coś, co, nie wiem, przyprawiło mu smutku, żalu i w ogóle, więc myślę, że nie ma co tutaj gdzieś tam robić jakichś, nie wiem, dodatkowych wywodów na temat, nie wiem, kto co jak przeżył. Najważniejszy jest przekaz tego dobra, tej miłości do drugiego człowieka, do wszystkiego, co nas tak naprawdę otacza, bo myślę, że w większości przypadków ludzie się gdzieś tam zatracili w tym, co mają obok siebie, a po prostu tego nie dostrzegają, tak? I gdzieś idą zaparte w coś, co tak naprawdę do końca nie ma sensu. No, rezygnują ze swoich marzeń, tak? Dużo ludzi jest takich, że ma jakieś fajne coś, co robi w życiu, ale nie, bo muszę iść do szkoły takiej czy takiej, bo to mi da pracę, to mi da... I dużo ludzi właśnie traci taką, kurczę, no nadzieję, nie? Na takie, że się da, wiesz, marzenie swoje zrealizować. Ja nie muszę żyć, nieszczęśliwy być. Mogę robić coś, co kocham, nie? Tak naprawdę. I mieć jeszcze z tego, wiesz, pieniądze, nie? W sensie takim, żeby się utrzymać, nie? Nie to, żeby mieć, kurde, nie wiadomo co, ale żeby spokojnie żyć, ale jak będę robił to, co kocham, to po co mi więcej, nie? Rozumiesz, o co chodzi. Tak, czyli Marek, ty muzyka jest dla ciebie bardzo ważna, tak? Wiara w Boga, jeszcze jakieś elementy takie, co dla ciebie jest ważne, wartościowe? No, najważniejsza jest dla mnie w tym momencie rodzina, nie? I miłość do rodziny, a wszystko inne jest tylko dodatkiem. Bo tak naprawdę trzeba sobie, wiesz, w swoim ogródku chyba posprzątać. To jest najważniejsze, żeby tu, wiesz, przy tobie było dobrze. A jak jest dobrze, to weź się i spróbuj może kogoś jeszcze, komuś pomóc, nie? I mi się wydaje, że ja swoje życie ułożyłem na tyle, że mogę teraz poświęcić czas na innych. Mogę pomagać swojemu przyjacielowi tak naprawdę, który mi pomógł. I mogę, wiesz, zrobić z takim teledyskiem coś, co mogą to miliony ludzi zobaczyć, nie? Wiesz, mogą się śmiać ludzie, że my tam miliony czekujemy, nie? Choćby to 10 ludzi zobaczyło ten teledysk i... Może to też zmienić ich życie, dokładnie, chociaż w minimalnym stopniu, nie wiem, choćby na chwilę zapomnieli o tym życiu codziennym i uśmiechnęli się, zobaczyli ten teledysk, ten klip, to muzykę, te nasze przesłanie. Myślę, że to gdzieś tam jest w naszych głowach w sumie najważniejsze, żeby gdzieś pojawił się chociaż odrobinkę tego uśmiechu i popatrzenie na te swoje życie codziennie z innej perspektywy. Tak, więc... i docenienie tego, co mamy, tego dobra, tak, które dokładnie, mamy. Dokładnie, myślę, że to jest najważniejsze, nie? Super, super puenta. Zapytam was jeszcze na zakończenie o plany, marzenia i cele takie najbliższe i może dalsze. No szykuję się parę rzeczy. Na pewno będziemy działali nad nowym materiałem.
razem. Co tam jeszcze? Jakieś wywiady i tak dalej. Mamy jakieś też kontakty swoje, wiadomo, bo już działamy w tej branży jakiś czas, więc chcemy coś robić, ale chcemy też, dzisiaj wpadł nam taki pomysł, żeby po prostu zorganizować imprezę jakąś charytatywną, żeby też między innymi komuś pomóc, tak, tym, że my robimy to, a przy okazji dla nas jest to też jakiś, wiesz, fame, nie, że robimy koncert i ludzie przychodzą i nas oglądają, ale przy okazji możemy komuś coś pomagamy, tak? Nie, też. To jest znowu tutaj główny cel naszej działalności, czyli miłość, tak, my chcemy pomagać ludziom, nie tylko muzyką, ale poprzez muzykę jeszcze może właśnie przez taki event komuś można pomóc, nie? Okej, okay. Czyli tak, zapraszamy na pewno na Facebooka, Stanisław Momot, Marek Mitręga, zapraszamy do obejrzenia teledysku, do wysłuchania muzyki, no i do wsłuchania się w to przesłanie, które jest zawarte Dokładnie. W tym utworze. I żeby ludzie, którzy oglądają to, tacy, którzy mają możliwości, którym zależy też na tym przekazie, żeby po prostu wspierali takich ludzi jak my, bo takich ludzi jest też dużo, nie? Nie tylko w muzyce czy coś, ale pomagajmy sobie nawzajem, żeby ten świat lepszy był po prostu, nie? Żeby był my love, tak? Czyli tak jak w naszym teledysku, żeby tak było i każdy, żeby taki raj kiedyś mógł, wiesz, osiągnąć, nie? I żyć tak pięknie. Super, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Ja się trochę bałem, że będą heheszki i będziemy się śmiali cały czas, a w sumie wyszło zupełnie inaczej i bardzo dobrze. Bardzo dobry kierunek. Ale uśmiech też jest potrzebny. I dziękujemy Ci, Jacku, za szybką, bardzo szybką pomoc, bo chyba 2 dni temu do Ciebie napisałem z prośbą, że chcę tak coś takiego zorganizować i jako jedyny tak naprawdę mi pomogłeś. Nie? Także bardzo dziękuję za dobre słowo. Portal OX stara się w miarę szybko działać i jakoś odpowiadać. Super. Super. Jasne. Dziękujemy i dobrego tygodnia. Pozdrawiamy. Dzięki, na razie, trzymajcie się. Hej. Hej.